Nie, ja wrócę, muszę iść na papierosa. Niech pan ze mną wejdzie. Pan mi da. Dziękuję, nie narzekam bardzo. Dziękuję. Wyjdziemy tam. Ja będę palił, pan będzie mówił. Dobrze. Ja się nagadam. Ja mam taką prośbę o pomoc, ale to dlatego, że pan jest osobą publiczną. No, jakby nie było. Tak. I właśnie o to się rozchodzi, że w stosunku do mnie to jest takie rżnięcie głupa. Jest co? Takie rżnięcie głupa najprościej. Ja dam panu pismo, a pan się zorientuje. Nie? O co się rozchodzi? 3 lata temu uciekłem z Polski, żeby nie skończyć życia w psychuszce. W zamkniętym szpitalu psychiatrycznym. I po aresztowaniu pod Downing Streetem, gdzie znieważałem prezydenta, jedynym wyjściem dla mnie było wystąpić o azyl polityczny. Jak wystąpiłem o azyl, a jedynie mnie... Komorowskiego. Którego prezydenta? No, Komorowskiego. No. Wystąpiłem o azyl polityczny, to jednocześnie w krótkim czasie policja mnie tam, jak to się mówi, kontrolowała. Bo ja śpię trzecią zimę w parku w Londynie, tak? Ciężko. No ciężko, no ale nie mam innego. I o co się rozchodzi? Przez organizację dla bezdomnych z PR tam na Twickenham po 4 miesiącach, tylko dlatego, że tam był pracownik, który znał się na tym prawie i wymógł na home office, przyznali mi kwaterę i zasiłek, ale aż w Leste. Ale co się okazało? Jak moja ta z urzędu, jak to się mówi, adwokatka dostarczyła przetłumaczone dowody, to było w kwietniu 13, co im dostarczyła, to z datą 22 maja dostałem pismo z home office, że decyzja będzie podjęta w ciągu 3 miesięcy i proszę sobie wyobrazić, że 13 lipca najpierw przestałem mi wypłacać zasiłek, 13 lipca mnie wyrzucono z kwatery, prawda? Wróciłem tu do parku, 200 km rowerem. I co dalej? Wszelkie skargi, jakie tylko składam, home office, są bez odpowiedzi. Wróciłem się ostatnio, a że trochę, jak ktoś mówi, w internecie szukam, a trochę, jak ktoś mówi, w prawie wiem, jak się poruszać, to skargi w Trybunale, bez odpowiedzi, znaczy odpowiedzi, że oni nie mogą się podjąć sprawy, albowiem musi być najpierw decyzja, co jest idiotyzmem. Supremy Kurt, bez odpowiedzi. Do królowej się zwróciłem, bez odpowiedzi. Ja, jakie mam wyjście? Ja mam jakie wyjście? Ja myślę, pan, że pan już krótko skończę. Powinien porozmawiać już krótko skończę. Z tymi prawnikami tutaj. Ja dam panu te pismo, dobra. Może pan potem tym prawnikom dać, o co się rozchodzi. Dla mnie jedynym wyjściem jest hańbić prezydenta obecnego, obecną premier, i jak to się mówi, Polskę, no, godła i tak dalej. Pisma, które panu dam, to pan będzie wszystko wiedział. Dobra, niech mi pada. No nie, no daję. Tak. Zaprowadzę pana do prawnika. Tylko widzi pan, o to się, to co mówiłem. Jeśli osoba publiczna nie wystąpi w mojej sprawie, to będzie rozdzielnięcie głupa, prawda? I tym się rozchodzi właśnie. Mój kolega, mój kolega, który też wychował azyl polityczny 2 lata temu, tam z panem próbował rozmawiać. Pan trochę pamięta. A ja dziękuję. Następny raz. Każdy taki okręg, się nazywa po angielsku WAR. WARD. I wybrania 3 przedstawicieli. Zapomniałem powiedzieć, że w niektórych wardach wystarczy 1500 głosów. Dużo mało. W takim Greenfordzie... No to ja właśnie mieszkam pomiędzy Greenford a Norfolk. Bez nich
nie wygramy. Nie ma mowy. Stąd radnym, czy ty, musicie znaleźć tych ludzi i musicie łazić po domach. Niczym Świadkowie Jehowy. Ludzie wystarczy przed sklepem postać. Ale ty musisz organizować, inspirować, wszystko. Ja się pochwalę, jestem pierwszy pomysł, miałem z półtora roku temu. Przepraszam, mogę przerwać na chwileczkę, przepraszam za przerwę. To jest pan w sprawie azylu politycznego. Za chwilę, jak pani skończy. Dobrze, dziękuję panu bardzo. Jak się pan zapoznał z tym, to jestem tak zwany pasjonat prawa, tak żeby nie pan wiedział. Dziękuję bardzo.